Cześć, z tej strony Mike, witam Was w czwartym już odcinku z serii Kryptosteron, a moim gościem będzie dzisiaj Kamil Predecki z kanału Encyklopedia Kryptowalut, z którym po męsku porozmawiamy sobie o Bitcoinie, kryptowalutach, a także jego przygodzie w tym świecie i o tym, czy można zarobić na tworzeniu treści. Zaczynamy! Cześć Kamilu, witam Cię w kolejnym odcinku z serii Kryptosteron i na początku gratuluję osiągnięcia 20 000 subskrypcji. To się wydarzyło kiedy? Wczoraj? Przedwczoraj? Wczoraj. Cześć Mike, cześć wszystkim, dzięki bardzo za zaproszenie. 20 000 wczoraj chyba zostały wbite, no już ta liczba została fajnie przekroczona. No cóż, jakieś osiągnięcie jest tutaj. To już ponad 3 lata nagrywania na tym YouTubie, więc... No, społeczność się uzbierała bardzo w porządku, bardzo duża. Oczywiście część naszych społeczności jest zapewne taka sama, bo tutaj jednak tworzymy ten kryptonaród, ale no fajnie, że ta liczba jest jaka jest. Nie? Zgadza się, więc już od razu się zadeklaruję, że nagramy kolejny odcinek na 200, a jeszcze kolejne na 2 miliony, także tutaj fajnie, to już jest też jest rozwój, jednak widać, że ta praca się przekłada. No i tutaj na początku może parę słów o Tobie, bo ja bym przedstawił jako poczytny autor i live streamer, bo nie dość, że napisałeś książkę, to jeszcze live streamujesz regularnie. No tak, popełniłem coś takiego jak napisanie książki jakieś 2 lata temu, niecałe. No teraz w czerwcu będą 2 lata, książka wyszła. Jeszcze jakieś tam pozostałe egzemplarze, że tak powiem, zostały na sprzedaż, natomiast ostatnie sztuki zostawiam sobie już i przywiozę je wszystkie do domu, bo one są tam w firmie dystrybucyjnej i będę je rozdawał gdzieś tam jako nagrody i tak dalej na spotkaniach, jeżeli w końcu te spotkania wrócą, więc jeżeli jakieś takie będzie można organizować, a przynajmniej tutaj na Śląsku chętnych jest mnóstwo i też mam salę, tak jak podobnie jak Ty, ogarniętą już za darmo, no to te spotkania na pewno będą tutaj organizowane i te książki będzie można tam dostać. No a co do streamów, to faktycznie no, zacząłem ostatnio te poranki z kryptowalutami i ludziom się jak na razie podoba to, że codziennie można na żywo mnie tak spotkać, oprócz tego, że ja rzucę tam porcję newsów, czasem się pomylę, czasem gdzieś tam się zająknę, kaszlę i tak dalej, no ale to są nagrania na żywo, no tutaj nie wytniesz nic z czegoś takiego, no a potem wiadomo, każdy ma tutaj te 5-10 minut na interakcję ze mną, na odpowiadanie jakichś pytań, które tam ludzie po prostu mają w głowie, nie? No ja nawet miałem kiedyś taką przygodę z takim live'em, chciałem robić to w postaci co tam kryptoćwierka, ale jednak nie będąc na pełen etat w krypto nie da się, bo jednak jest normalna praca, w której trzeba nadzorować ludzi. Nie byłem w stanie, bo na jednym odcinku się seria skończyła. Fajna, słuchaj, no przede wszystkim wbrew pozorom to jest mniej roboty, bo jedziesz na żywo, masz interakcję z ludźmi, nie musisz tego montować w żaden sposób. Jak coś nie wyjdzie, to trudno, nie ma co tam się przejmować i zasadniczo poświęcasz, to jest super sprawa, bo to jest tak, dobra godzina, przy śniadaniu ludzie to oglądają gdzieś tam w przerwie w pracy, 20-30 minut, jakąś tam kawkę, także lub wodę z lichenia, jak to było na ostatnim live. Wypomniane mi było ostatnio. Tak, oczywiście. Teraz też mam wodę z lichenia tam. Tak, tą od Ciebie jeszcze. No, oczywiście, także słuchajcie, my niczego nie promujemy, tutaj już drugiego promotora wody z lichenia. My żadnych kryptowalut nie promujemy w ogóle, więc jakby kiedyś zakazano kryptowalut, to my będziemy się zajmować degustacją wód. Albo dystrybucją, no. Dystrybucja i degustacja. Wiem, czy do kryptosteronu nie lepiej z whisky tutaj przyjść? Generalnie taki godzina do nagrywania jest taka, że wiesz, że może jeszcze nie. Generalnie taki był na początku taka była koncepcja, żeby każdy kto tu będzie, żeby miał ten kufel piwa, że to po męsku i tak dalej, ale godzina jest taka jak taka, więc... Wiesz jak to mówią, na świecie na pewno gdzieś jest po 12:00, nie? Oczywiście, ja zawsze to mówię. Jeżeli nie pasuje Ci strefa czasowa, zawsze możesz się przypisać do innej. Dobra, ale żarty na bok. Krótkie przedstawienie. Poza tym, kim jest Kamil Predecki? Jakbyś sam się przedstawił. Ja podejrzewam, że część ludzi nawet nie wie może, że Ty się Kamil nazywasz. Przynajmniej ja na początku. Nie, gdzieś tam w jakichś wywiadach z twórcami i tak dalej tytułuje się imieniem, nazwiskiem. Przedstawia się przeważnie w filmach jako Kamil po prostu, no bo to nazwisko jest ważne, ale jakby zostańmy tutaj przy tym samym imieniu. Ja ogólnie no teraz jestem pełnoetatowym naganiaczem, jak to ludzie mówią, nie? Czyli jakby od stycznia tutaj roku 2021 już full etat w kryptowalutach, zajmuję się tylko kryptowalutami, pomagam gdzieś tam różnym projektom, coś im tam doradzam, coś im tam przeszkadzam w funkcjonowaniu projektów. No oprócz tego oczywiście sam inwestuję pieniądze w kryptowaluty, zarabiam na wielu płaszczyznach na tym rynku, no i staram się oczywiście edukować ludzi i pomagać w rozwoju ich wiedzy, bo jak sam wiesz, ludzi teraz przyszło mnóstwo na bazie hossy i pytania, które dostajemy są czasem wiesz, niemożliwe, że ktoś takich podstaw nie wie, nie doedukował się, a już rzucił tam na przykład 50, 100 czy 200 tysięcy. Pytanie z BitBay Polska, chociażby z dzisiaj, które ja przytaczałem właśnie na swoim poranku z krypto. Czy na giełdzie BitBay można zamienić bitcoina na inne kryptowaluty? No mi się wydawało, że po to jest giełda, no ale właśnie staramy się tutaj gdzieś edukować ludzi, żeby nawet z takich pytań jakoś mogli wybrnąć potem i kolejnym osobom gdzieś tutaj powiedzieć, jak to wygląda. No ale zanim przeszedłem full time na krypto, no to pracowałem jako tak zwany quality assurance, taka pozycja. Jest to inżynier jakości, oprogramowania i testowałem i manualnie i pisałem testy automatyczne do aplikacji po prostu webowych. Tutaj pracowałem w takiej dużej firmie ogólnoświatowej tak naprawdę, no i jakoś tam to działało przez kilka lat. Natomiast praca może nie, że mi nudziła, natomiast stwierdziłem, że jest teraz czas kryptowalut, mamy hossę i 4 lata temu już sobie postanowiłem, że jeżeli kolejna hossa przyjdzie i ja nabędę wystarczająco wiedzy, żeby potem przez ten czas hossy móc w 100% się na niej poświęcić, no to zrobię. No i przyszła hossa i tak jak sobie powiedziałem to parę lat temu, tak zrobiłem teraz. Dobrze, że dodałeś, że kontroler jakości oprogramowania, bo chciałem Cię już właśnie podchwycić temat i zapytać, czy może Polmo z Katowice, kontroler jakości, albo Johnny Walker and Sons na przykład. Nie, to aplikacja webowa, aplikacja mobilna, kilka tych aplikacji tam stworzyliśmy. No. Branża hotelarska, mogę tak powiedzieć, bo chociaż produkt już jest tak naprawdę w sprzedaży, już wielkie sieci hotelów korzystają z niego, tak naprawdę największe sieci na świecie już z tego oprogramowania korzystają, a stworzyliśmy to od zera tak naprawdę, więc jest się czym pochwalić, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę sportu, że tak powiem, jako testowanie. No, to teraz przyda się zapytać, kiedy szkolenie, jak zarobić na kryptowalutach i oczywiście 4000 minimum za takie szkolenie i dodatkowo trzeba powiedzieć, że pamiętaj, to jest wiedza dla wybranych, pokażę Ci swoje portfolio i pamiętaj, że ograniczona ilość miejsc. No chyba masz takie podejście jak ja do tych szkoleń. No do takich tak, ja nie mam nic przeciwko kursom, nie mam nic przeciwko szkoleniom, kiedy ktoś nam powie, jak nauczyć się programowania, powiedzmy korzystać z różnych funkcji i tak dalej, bo programowanie to jest taki przykład, że albo to poczujesz w pewnym momencie, albo nie poczujesz, ale ktoś Ci powie jak korzystać z danego narzędzia, z frameworka, jak z tego korzystać, gdzie możesz szukać informacji, jak ktoś Cię nauczy na przykład, nie wiem, spawać, ja nie potrafię spawać, jakbyś się chciał nauczyć spawać, to bym poszedł na szkolenie ze spawania, jakiś spawacz z doświadczeniem by mi to pokazał i może bym się tego nauczył, no ale jak on mi powie, ja Ci powiem, jak skreślać kupony Totolotka, żebyś wygrał 1 000 000 albo co najmniej te 100-200 tysięcy, no to jest ściema, nie? No to nikt nie ma takiej umiejętności. Poza tym jak on by wiedział, to na cholerę mi ma to sprzedawać za kilka tysięcy, jak sobie skreśli 2 razy tego Totka i będzie ustawiony do końca życia, nie? Dokładnie. Trzeba rozróżnić szkolenie od szkolenia. Tak, bo jest pewna wiedza powtarzalna, czyli to, co powiedziałeś, spawacz, zbrodniarz, betoniarz, murarz, piekarz czy ktokolwiek inny, a druga to też jest to Rafał Zorski często mówił, że tak, po pierwsze, Totolotek to jest taki, powtarzamy my zawsze to. Druga sprawa, nauczycie jak być drugim Lewandowskim. Nie da się tego powtórzyć, tak? Mimo, że poświęcisz czas na treningi i tak dalej, możesz być sportowcem, przygotuje Cię do sportu, ale nikt Ci nie zagwarantuje, że ostatecznie zwyciężysz, czy zdobędziesz ten złoty medal. Kolejna sprawa, nauczę Cię malować piękne obrazy. Technicznie nauczysz się, ale to nie znaczy, że staniesz się drugim Leonardem da Vinci. To są pewien geniusz, czy nie wiem, nauczę Cię komponować muzykę. Dobrze, jakieś tam brzdąkadła pokomponujesz, ale to nie będziesz od razu drugim Vivaldim, więc ludzie tego nie rozumieją. Ludzie naprawdę myślą, że kupi szkolenie i on już będzie geniuszem na rynku. Nie, to jest bardzo życzeniowe i głupie myślenie i leniwe myślenie. Żyjemy w czasach, gdzie każdy chce mieć wszystko podane na tacy niestety i jakby ludzie zapomnieli, że do pewnej rzeczy dochodzi się latami i ciężką pracą i wykonywaniem tych zajęć codziennie przez wiele godzin, samo szkolenia się tutaj i tak dalej. A teraz to wygląda tak, ja płacę, to wymagam, nie? Jak ja coś kupię, to na pewno już to będę umiał, nauczę się. Tak jak są właśnie, wracając do tego programowania od już paru lat, te śmieszne szkolenia, zostań programistą w 48 godzin. Ja mówię, tu się puknij w łeb, nie? Więc skończyłem studia informatyczne, pracowałem później w zawodzie parę lat i wcale nie uważam się za żadnego programistę. Pisałem testy automatyczne i moja wiedza wystarczyła mi do pisania tych testów automatycznych. Na pewno nie napisałbym sam jakiejś dużej aplikacji i tak dalej, bo nie czułem tego po prostu, nie miałem tego zmysłu takiego, który kreatora do tych rzeczy. To, że można być odtwórcą pewnych rzeczy i takim rzemieślnikiem, jak to się ładnie mówi, to jest jedna sprawa, ale wiesz, no tak jak powiedziałeś, drugim Leonardo da Vinci nikt z nas tutaj nie zostanie. Namalujesz swój portret, ale nic więcej, nie? Zarabianie na rynku po szkoleniu do faktycznego zarabiania to ma się tyle, co filmy hollywoodzkie na temat hakerów i tego, jak się programuje czy włamuje, do tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Mnie zawsze w oczy śmieszy, jak jest ten film, po angielsku to jest Swordfish, to jest z Gene Hackmanem, tam była Hallberry, grał Travolta i on miał te piękne monitory i coś tam jakieś tworzył, struktury trójwymiarowe i tak dalej, a w rzeczywistości jakby ktoś popatrzył, to jest wywalił taki błąd, no to teraz szukasz w dokumentacji, co ten błąd, dlaczego. Albo Stack Overflow wpisujesz i tak dalej. Tak, zatem praca programisty w 50% przypadków, znaczy w 50% czasu, jaki spędzasz w pracy, spędzasz ten czas na rozmowach z product ownerem, z osobami z biznesu, jak w ogóle coś ma działać, jak to można zrobić, czy da się w ogóle coś takiego zaprogramować i tak dalej. A samo pisanie, samo działanie to jest ta najmniejsza część twojej pracy. Oczywiście, nie? Oczywiście, szczególnie, że teraz pracują zwykle przecież całe zespoły programistyczne. Tak. Nazwanie kogoś programistą, no dobra, jestem programistą, ale czego? Niskiego poziomu, wysokiego poziomu, tego, baz danych, no cokolwiek, to jest tak szeroki. Gałąź to tak, jakbyś ktoś powiedział, jestem informatykiem. No, to już jest w ogóle głupota. No dobra, wiesz co, to takie porównanie, jestem budowlańcem. Jestem budowlańcem, tak? No oczywiście budowlańcem się kojarzy, że to jest zwykły pan Czesiek na budowie pomocnik, tak? No ale w budownictwie... Stawia cegły, rzuci zaprawę i tyle. Nie? Tak. A taki człowiek, który tam podawał cegły na budowie, to ma tyle o budowie mostów pojęcia, co... szkoda gadać w ogóle, także to takie od razu ostrzeżenie, słuchajcie, szkolenia na rynku. Zresztą prosta sprawa, to co powiedziałeś. Gdyby umiał zarabiać na rynku, to by nie musiał cię szkolić. I tyle w temacie. No. To samo, ludzie mi się pytają na przykład tutaj, przechodząc do tego tematu, jak ty znajdujesz te perełki na rynku? Bo zdarzyło mi się znaleźć kilka takich projektów, które naprawdę dały zarobić kupę 1000%. Ja mówię, po pierwsze, nie potrafię tego robić. Po drugie, według swojego doświadczenia wybrałem na przykład, 30 projektów, zainwestowałem 10 z nich i akurat na jednym udało się zarobić zdecydowanie więcej niż straciłem na tych pozostałych 9. Ale obecnie inwestycje w takie shitcoiny, to jest gra losowa, to jest po prostu totolotek, tylko że trochę na mniejszej puli jakby tutaj możliwości. Jest bardziej skończona ta lista tych projektów i akurat gdzieś patrząc na swoje doświadczenie, na to, co ja uważam za wartościowe w takich projektach, oczywiście to są projekty bardzo ryzykowne, ale jednak gdzieś tutaj tak zwane mają ten czynnik pumpable, że mogą spompować. Wybrałem je, zainwestowałem i udało się w jednym, dwóch, trzech, 5 przypadkach. Ale to nie jest tak, że jak ja zainwestowałem w 30 projektów, to na wszystkich zarobiłem. Nie. Co? Zdecydowanie tak nie było. Tak mi przyszło teraz do głowy, to tak jakby ktoś powiedział, weź mnie naucz prowadzić kanał na YouTubie, żeby osiągnąć taki sukces jak ty. No zakładając, że się jeszcze rozwiniesz, powiedzmy, pójdziemy w miliony, czy mnie. No dobrze, ja cię nauczę, jak filmy, mogę cię nauczyć montować filmy, mogę ci zwrócić uwagę, jak pozycjonować na kanale. No ale czego mam cię nauczyć? Wierszyki rymować na żywo? No to jest coś, czego nie można, nie można przekazać takiej wiedzy. Czy, nie wiem, sposobu prowadzenia, każdy ma unikalny, tak? No co, będziesz... A druga sprawa, że nawet jeżeli tego wszystkiego jakimś cudem byś pojął, tak? Zacząłbyś w moim stylu wierszyki robić i tak dalej, to przecież... No co, masz mnie kopiować, tak? O sukcesie decydują rzeczy, tak można powiedzieć, mierzalne i policzalne, czyli ciężka praca, konsekwencja, pomysły i tak. No ale naucz kogoś, żeby miał pomysły na to, jak prowadzić kanał. Nie da się, Ja zawsze to powtarzam, że telewizja tym się różni od YouTube'a, że tak. Na YouTubie liczy się ta prawdziwość, ta twoja charyzma takiej osoby. Ja nie uważam się za osobę ekstrawertyczną, bo taką nie jestem. Jestem gdzieś tam pomiędzy introwertykiem a ekstrawertykiem. Czasem mam takie dni, że szaleję, krzyczę i mogę rzucać jakimiś hasełkami śmiesznymi, ale raczej jestem osobą, która bardzo twardo stąpa po ziemi już od wielu lat, bo jak jestem młodszy o kilkanaście lat od ciebie, a jednak jakby już od paru lat tak bardzo sztywno podchodzę do życia i tak skrupulatnie jakby do tego, co wykonuję tutaj, w przeciwieństwie do wielu tam gdzieś ludzi w moim wieku nadal. No i jakby tutaj bez tej charyzmy się nie obędzie, możesz tak jak powiedziałeś, mieć najlepszy sprzęt do nagrywania, mieć najlepszy program do montowania, ale jeżeli ta wiedza i ten sposób, jaki ty będziesz przekazywał tą wiedzę do ludzi, te teksty swoje, nie zgromadzą wokół ciebie wystarczającej ilości osób, no to w pewnym momencie stwierdzisz, no to chyba to jest bez sensu, tak. Nie? Tak, ale zobacz, że bardzo często też patrząc po YouTubie, nie kryptowalutowym, ale takim już gdzieś, gdzie osoby osiągnęły sukces, często są to jakieś dzieci, którym nagle przypłynęły pieniądze, one się później sobie psychicznie nie radzą, oni nie byli gotowi na to, oni nie przeszli tego treningu, tego hartowania stali w ogniu i on nagle ma pieniądze, ale on sobie nagle nie może poradzić z krytyką, albo na przykład sypie się biznes, bo było piękne, a nagle się moda zmieniła i człowiek nie może się zaadaptować, ale wracając do Ciebie, spokojnie, ja już powtarzam, już tak, lecimy dalej, już słyszę, jeszcze poczekamy na jakieś te, a przy 100. live'ie będziesz miał odpowiednie okulary i co to wszystko... Gdzieś na poprzednim brytku miałem tutaj okulary pod ręką, ale teraz gdzieś tam rzuciłem. Teraz mam to, co na live'ie pokazałem, trytytki koło siebie. A, proszę pana. Nie wiem po co leżą i tak jest. Nie, to ja trytytek nie mam, mam najróżniejszych tych, ale właśnie jak tak z Tobą rozmawiam, to teraz doszedłem do wniosku, że można by było wymyślić jedną fajną rzecz. Można by było zrobić coś takiego, co jest z Kowalski tokenem, można by było zrobić z logiem z logiem kanału. Można by było loga kanału porobić, takie kryptowalutowe nieśmiertelniki. Coś takiego właśnie wpadłem na pomysł. Dobra, zostawiając temat, pomysł na kanał. Skąd się to w ogóle wziął? Ty już to 1000 razy powtarzałeś. Ja oczywiście tą historię znam. Mógłbym sam ją opowiadać, jeszcze dokoloryzowywać lub napisać jakąś prozę, bo nie ukrywam, że pracuję nad jednym z wierszy o Kryptonarodzie. Tak, tam każdy z twórców będzie... Ja czekam cały czas na premierę tego tomika. Wiesz. Tak. To jeszcze troszeczkę. Ja stwierdziłem, że potrzebuję około 10 wierszy mieć, bo chcę wpleść, koncepcja jest taka, że chcę wpleść pomiędzy to jakieś powiedzonka w stylu kupujcie Satoshi, bo was rynek wykosi lub inne w stylu Peteru, Schiffu i tak dalej, i tak dalej. Krystyna Słoneczna. Tak, dokładnie. Może jakąś grafikę Świniolisa. W każdym razie nad tym pracuję, to spokojnie pewnie będę się do Ciebie odzywał w sprawie tego self-publishingu. Nie ma problemu. No, ale wracając do tematu, skąd jaki się wziął... Z lenistwa. Tak. Po prostu z lenistwa. Sam się uczyłem o kryptowalutach i zbyt dużo ludzi naraz pytało mnie o kryptowaluty i nie chciało mi się po prostu każdemu osobno odpowiadać. No więc stwierdziłem, że stworzę kanał, będę tam wrzucał takie informacje, jak ktoś będzie chciał, to po prostu link do kanału i edukuj się, nie zawracaj mi dupy, no. Chociaż teraz jakby liczba osób, która oczywiście zadaje takie pytanie jest zdecydowanie większa, no ale teraz już powiedzmy jest prawie chyba 500 filmów, więc jest gdzie tych ludzi odsyłać, że tak powiem tutaj. A tworzy się jeszcze jeden projekt, o którym jeszcze nie będę więcej mówił, bo to odbędzie się w marcu, gdzie ta edukacja będzie jeszcze bardziej skondensowana, w bardziej przystępnym, że tak powiem, zbiorze danych w jednym miejscu i o tym się dowiecie w marcu. No to w lutym, ale będzie w marcu. Jeszcze jakbyś wypuścił tokeny i jeszcze nie wyszłoby w marcu, ale w kwietniu, to zaraz byś miał hejt społeczności. Dlaczego produkt nie został dostarczony na czas? Na czas, o to tak, to na pewno. Tokeny będą, to mi dobrze, że przypomniałeś, bo muszę wygenerować tokeny ERC 721 dla swoich wspierających. Tak jak ty, mam podobny jakby zamysł, czyli token w kształcie monety, właśnie grafik mi przygotował, logo Encyklopedia Kryptowalut i tak dalej i tacy wspierający dostają takie unikatowe po prostu tokeny w ramach takiej pamiątki. A masz rozwiązanie na opłaty transakcyjne na Ethereum? To jest produkowane na sieci Matic. A, no to faktycznie. Tam opłata transakcyjna za wygenerowanie, bo ja rozmawiałem z programistą tego projektu, bo to jest projekt Arkane, oni się opierają na Matiku, ale tam też mają portfele do Ethereum i tak dalej i oni chyba za wygenerowanie, nie chcę teraz skłamać, 1000 tokenów NFT zapłacili niecałe 0,5 centa, czy nawet mniej niż półcenta. No to faktycznie, ale tak, u Ciebie wszystkie tokeny są takie same, tak? Rozumiem. Będą numerowane po prostu. Aha, będą numerowane. Ale będzie na grafice numer, czy grafika każdego będzie taka sama? Nie, każdy będzie jakby miał swój ID, a grafika będzie taka sama. A właśnie, widzisz, może dlatego mój problem wynika, że u mnie są custom tokeny i każdy token ma w grafice nick tego danego patrona. I może stąd się to bierze, że te koszty są. Zresztą no, to jest na czystym Ethereum jako ERC721, ale muszę poszukać rozwiązania, bo... Znaczy ja i tak będę jakby, każdy token będzie generowany osobno, tak naprawdę, więc każdy token to jest osobne wysłanie transakcji do sieci i osobne wykorzystanie tutaj sieci Matic. Mógłbym skustomizować to jak najbardziej, dać tutaj niki. W sumie na to nie wpadłem. Przemyślę, zapytam się ludzi, czy woleliby ze swoimi nikami, czy nie. Jak będą chcieli ze swoimi nikami, no to nie ma problemu tutaj, bo to tylko jest dodanie nazwy do grafiki. Wiesz co, mógłbyś zrobić tak. Jak teraz, jak już jest moda na NFT, to niekoniecznie niki, ale mógłbyś dawać numer tokena. Wiesz, jakbyś osiągnął i jeszcze wprowadzić tak jak niektórzy twórcy, że dostajesz za... Jeżeli ktoś ten token sprzeda, to część prowizji trafia do ciebie. Jak nagle zostaniesz jakimś tam, wiesz, znanym człowiekiem, 1-2 miliony subskrypcji, jak ktoś pierwszy token sprzeda za $6 milionów, to nawet 1% z tego tak. To jest... No jakby wystawili na OpenSea czy tam na Rally, no to tam właśnie można ustawić sobie, żeby tutaj transakcje tak. Szły. Tylko to jest inna sieć, tam nie wiem, tam Matic jest obsługiwany, więc to jakby nie jest, nie działa. Ale faktycznie jest to jakiś pomysł. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, to będzie docierało docelowo do klienta na sieci Ethereum, on będzie miał to w portfelu na MetaMasku, czy to będzie musiało być na Matic? Matica można dodać sobie do MetaMaska, sieć normalnie i stamtąd z MetaMaska można taki token sobie, wiesz, zarządzać. Jasne. Tak powiem, nie, bo ja nie ale ten Arkane, oni też przedstawili swój portfel. Tam normalnie się możesz połączyć z MetaMaskiem właśnie i tylko zmienić sieć, z której korzystasz u nich i tam normalnie grafika się jakby wyświetla w takim, wiesz, obrazkowym tutaj podejściu. Bardzo fajne rozwiązanie, nie mają jeszcze frontu, że tak powiem, więc trzeba to sobie programistycznie trochę wyklikać, parę requestów puścić, no ale z racji tego, że ja z tych narzędzi korzystałem, o których tutaj rozmawiałem z tym programistą, to nie mam z tym problemu, żeby właśnie to zrobić, więc ten background techniczny no przydał się po prostu tutaj, nie? Wracając do kanału, początki twoje na YouTubie, bo koncepcja była trochę chyba inna, stąd ludzie nie wiedzą, dlaczego jest nazwa Encyklopedia Kryptowalut i przy okazji drugie pytanie, jak wyglądał YouTube, bo ty zaczynałeś chyba nawet jeszcze wcześniej ode mnie, bo to był chyba 17 rok czy 16? Ja we wrześniu wystartowałem z kanałem, nie pamiętam już dokładnie którego, ale któregoś września wystartowałem z kanałem, chyba 28 sierpnia założyłem w ogóle jakby samo konto, a we wrześniu wystartowałem z pierwszym filmem. No i tak, no, nazwa może być myląca, Encyklopedia Kryptowalut po to, ponieważ były dwie serie, Encyklopedia Tokenów i Encyklopedia Kryptowiedzy. Kryptowiedza to miało być tłumaczenie, czym jest blockchain, czym jest altcoin, czym to się różni na przykład od Bitcoina i tak dalej. Druga seria, no to po prostu włączyłem sobie na ten moment WorldCoinIndex, mało kto z tego chyba teraz korzysta, wydaje mi się, że CoinGecko, CoinPapryka, CoinMarketCap popularniejsze, ale była tam taka strona WorldCoinIndex. Brałem po prostu po kolei tak naprawdę tokeny alfabetycznie, robiłem research, mówiłem ludziom, na czym to polega, na czym to wszystko się opiera, no i tak to po kolei było tworzone, no ale... Wyświetlenia nie były, powiedzmy sobie szczerze, zadowalające, no bo jednak tutaj ograniczamy się do konkretnego projektu i robimy research na dany dzień o konkretnym projekcie. Po pierwsze, ten projekt by musiał mieć bardzo dużą społeczność, żeby faktycznie te filmy dużo osób oglądało. Po drugie, drugą jakby tutaj kwestią jest to, że nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, bo nie wypadło z głowy. No może to, że zamykałeś się na konkretną tylko grupę odbiorców, którzy szukali o tym projekcie. To też. Miałem jakieś piękne słowo i ciężkie słowa wypadają z głowy. No cóż, zdarza się. Cofnijmy się do jakiegoś tutaj etapu może. Tak, drugi temat to może ci się przypomni. Drugi temat, a mianowicie ten YouTube, ten polski świat YouTube, twórców, on zupełnie wyglądał inaczej. Ja już pomijam siebie, bo mnie wtedy nie było. Jak byłem w świecie kryptowalut, ale powiedzmy nie, z YouTube'em nie miałem nic wspólnego, ale jednak tych twórców było zdecydowanie mniej. No w tej chwili to mamy ich na pęczach, tak, nie? Tak. No wtedy było mało osób. Ja sam, jeżeli chodzi o YouTube, to korzystałem z wiedzy od Kryptoraportu w tamtym momencie. Oni mieli wtedy swoje, nie mieli Discorda, Telegrama, nikt z tego nie korzystał, wtedy mieli swojego Slacka. Ja też korzystałem ze Slacka w pracy, więc jakby łatwo mi było się tam przenieść na tamten ich serwer. I na Slacku oni tam właśnie wymieniali się tak samo wiedzą. Tam nie było dużo osób, ja nie pamiętam, wtedy było no kilkaset osób, więc ta wiedza jakby tutaj szła od jednej osoby do drugiej, jedna do drugiej osoby tutaj przekazywała tą wiedzę tak naprawdę. Oprócz tego no... Oprócz tego blog prezesa, tutaj oczywiście swoją wiedzę przekazywał, gdzieś tutaj analiza rynku bieżąca i tak dalej, no to blog prezesa też słuchałem. No i Film Konieczny był, no ale on te filmy nie wrzucał aż tak często i coś tam obejrzałem z jego materiałów na początku, ale później już po prostu przestałem i starałem się samemu tutaj tą wiedzę zdobywać na tym rynku. No ale kanałów no nie było tak dużo, no później X grosz chyba też szedł na YouTube dopiero w styczniu 2018 roku. No i później jakoś to już poleciało, nie? No ale wiedzy tak naprawdę nie było dużo na polskim YouTubie i trzeba było sobie samemu jej wyszukiwać, robić research, że tak powiem, odcedzać dziadostwo od rzetelnych informacji, no bo tego jest mnóstwo po prostu i jakoś to tak się bujało wtedy, nie? No tak, masz absolutną rację. Tutaj jeśli chodzi o to, to ja bym powiedział, że my jesteśmy tą drugą generacją kanałów. Po nas powstała trzecia generacja kanałów, a w tej chwili tak naprawdę powstaje od kilku miesięcy czwarta generacja kanałów, która powstaje na tej istniejącej bańce. I też widzę, gdy środowisko, no w samym Kryptonarodzie, ilu mamy twórców, a Kryptonaród to jest jakaś tam część tej naszej polskiej sceny. Wiem jeszcze, co chciałem powiedzieć, czym się różni ta scena od tamtej. I to przede wszystkim, i to też na pewno, jak teraz powiem, to też zauważysz to. Nie mamy teraz tylu tych naganiaczy na te dziadowskie projekty. 4 lata temu to była plaga. Tych naganiaczy, panów z żukami i tak dalej było zdecydowanie więcej. Byli bezkarni wtedy całkowicie. I tak naprawdę to tych kanałów właśnie z MLM-ami, dascoinami i tak dalej to było, nie wiem, z 30, bo tam każdy zakładał z nich taki kanał i naganiał na te dziadostwa. Teraz jest tego mniej. Na pewno jacyś tam się znajdą, ale jest na pewno tego mniej. No to musisz przyznać, że jednak te KNF-y, jakieś te groźby, chociaż oni raczej nam przeszkadzają w pracy, że tak powiem, i tutaj rozwijaniu tej branży, to gdzieś tutaj pogrozili palcem, wydali te pierwsze kary i faktycznie to się trochę ukróciło, nie? Słuchaj, prawda jest taka, że ja zawsze podchodziłem do tego w taki sposób. Oczywiście, zawsze kontrowersyjnym było dla mnie promowanie, może to jest złe słowo, ale ogólnie robienie materiałów o jakichś tam projektach bardzo kontrowersyjnych. Ja oczywiście na początku, nie powiem, miałem materiał o BitConnectie, chociaż nigdy nie naganiałem nikogo na BitConnecta, dla mnie to był jeden z... Więcej materiałów miałem o tym, bo to był początek. W tej chwili wiadomo, że już bym czegoś takiego nie zrobił, chyba że w formie skamolertu. Miałem też jedno potknięcie w postaci kryptoarba, ale to bardzo wiele osób. To wyglądało fajnie. Ja też miałem. Ja też. W tej to chwili... był jedyny przypadek też, który wdepnął. Ale jest to czymś innym jak ordynarne i ciągłe promowanie tylko jednego rodzaju projektów. No wręcz ja miałem w pewnym momencie coś takiego, że jeżeli widziałem, że Żukiewicz coś dotykał, to ja wiedziałem, że tego projektu, no ja nie mówię oczywiście o polskiej giełdzie BitBay czy coś, no bo wiadomo, wszyscy jesteśmy na YouTubie, tak? No, trudno, żebyś... ludzie są niektórzy tacy, ale wiesz, bo ty jesteś na YouTubie i Kononowicz też jest na YouTubie, to znaczy się, że... No, więc ja stwierdziłem, że co on dotyka, to już pewnie jest piramidą finansową. UOKiK zrobił tu świetną robotę pod tym względem, że oczywiście on tam nie poniósł żadnych konsekwencji, gdzieś tam siedzi w Stanach, chociaż może się czasami zdziwić, jak kiedyś może zapomni, wróci do Polski i będzie halt na granicy. Z drugiej strony wystraszyła się część tego towarzystwa. Pousuwane zostały filmy. Tak, pousuwane zostały filmy, bo nie każdy był takim, miał taki sukces w naganianiu, że mógł sobie pozwolić na wyjazd do innego kraju. Część próbuje się teraz wybielić i próbuje zapominać o tym, czym się zajmowała. To często mamy, tak? Wiesz sam doskonale, że przychodzą widzowie. Pamięć ludzka jest bardzo krótka, bardzo, bardzo krótka. Ale to jest też nowa fala ludzi. Nie wiedza właśnie, nowi ludzie, nowa hossa, jakby ludzie po prostu nie wiedzą, kto się czym zajmował w przeszłości. Ale muszę Ci przyznać, że tak, to masz rację. Zdecydowanie mniej jest tego naprawdę. Ci twórcy czasami pewne rzeczy są kontrowersyjne, ale jednak czasami reklamują wszystko, no ale nie są to, wiesz, sam rynek, myślę, że chociaż tutaj DeFi pomaga jednak, bo to są te wszystkie swapy, są deksy, łatwiej tutaj wyciągać kasę, ale jednak przeprać tą skradzioną kasę jest dużo trudniej. Prawie wszystkie giełdy mają politykę AML-u, włącznie z Binance'em, chociaż nie weryfikujesz się tam. Korzystają z narzędzi Chainalysis. Większość giełd ma KYC, więc jeżeli się zweryfikujesz, no to już nie tak łatwo jest ograć, więc ja bym powiedział, że to statystyki pokazują, że ilość tych działań spadła tam bardzo, bardzo drastycznie, jeśli chodzi o to. Tak, zdecydowanie spadło to wszystko i... No i dobrze, to na plus dla tych nowych ludzi, że mają mniejszą szansę, że nadzieją się po prostu na jakieś dziadostwo. No zresztą sam wiesz, ile dostajesz na pewno ofert od jakichś projektów, gdzie no odrzucasz 95-98%, bo po prostu można by było teraz, mamy hossę, brać wszystko co leci, zarobić kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy dolarów z tego, no i później tak naprawdę wiesz, no ludzie zapomną za pół roku czy za rok. No ale jeżeli ty chcesz w tej branży istnieć trochę dłużej niż jedną hossę i chcesz mieć jakieś, wiesz, poważanie wśród ludzi i później jak spotkasz takiego na ulicy, to ci nie napluje, że tak powiem brzydko mówiąc, na twarz, bo wtopił w jakiś scam 50 tysięcy, bo ty mówiłeś, że super projekt, no to jednak trzeba tutaj bardzo wybiórczo tu brać współpracę, zajmować się tymi projektami, bo tak jak mówisz, im bliżej końca hossy, tym tych skamów jest więcej i tych projektów, które starają się gdzieś tam wykupić u nas reklamę, na przykład jest więcej. Tak. Zgadza się. Zauważalne bardzo, bardzo. Zgadza się. Wiesz, też tutaj zrobił trochę roboty amerykański SEC i amerykańskie służby, które dojechały niektórych promotorów, dojechały niektóre projekty i teraz oczywiście nam jest łatwiej, nas generalnie ani naszym targetem nie jest społeczność amerykańska, obywatele USA po polsku nagrywamy, ani tutaj nie podlegamy pod tamte różnego rodzaju agencje, ale zostało to troszeczkę, ten dziki zachód trochę został tutaj poskromiony. I faktycznie, no teraz ci twórcy, którzy nagrywają, bardziej koncentrują się na tym, jak zbudować ten kanał w różny sposób, bo oczywiście teraz to przeszło w różnego rodzaju płatne grupy, takie, ja nie mówię, bo ja sam z siebie nie mam nic przeciwko płatnej grupie, to jest jakaś forma szkolenia, jeżeli tam będzie realna, konkretna wiedza, a nie jakieś tam, wiadomo, różne rzeczy, także ten, dobra, zostawiając ten temat... Każdy ma swoje podejście. Oczywiście i też nie miejcie pretensji do nas, że my mamy takie podejście, jakie mamy i jasno mówimy o tym, że pewne rzeczy nam się podobają, a pewne rzeczy nam się nie podobają i jest nam nie po drodze z niektórymi twórcami. Nikt nie mówi, że to jest jedyna słuszna droga, po prostu nasze podejście subiektywne i tyle. Nie? Oczywiście, jak najbardziej. Wracając jeszcze do Twojego kanału, no widać to jest fajne, że Ty nie próbujesz ukrywać, że kiedyś zaczynałeś, widać ten progres, tak? To widać teraz też wchodzi. Ja też się szczyciłem tym i to w Twoim kanale to jasno tutaj bez masła mogę powiedzieć, że widzę, że jest, że kładziesz też nacisk na tą strefę wizualną, że to nie jest tak, że sobie odpalisz przeglądarkę, nawet nie masz kamery. Nie, OBS-a odpalam tylko i lecą, okienka z OBS. Tak, dokładnie i że jest postprodukcja później tego. No oczywiście nie dotyczy live'a, jest graficznie to zrobione, jest green screen, jest jakaś koncepcja, widziałem fajnie jak masz tą swoją na przykład live'a okienko, no to jest czat wklejony, chyba tylko nie ma jeszcze paska z kursami kryptowalut. To jest, że tak powiem, pewien techniczny problem, miałem kiedyś z tym do Ciebie uderzyć, bo to działa, nie działa, to w zależności od ekranu, który pokazuje, zostawiłem to w pewnym momencie po prostu, bo nie miałem czasu, żeby się tym bawić tutaj, no ale tak, staram się jakoś to ulepszać. Jedyne, co mi zostało naprawdę od prawie samego początku, to jest ten mikrofon. Kupiłem już go wtedy z tej większej półki. Ja wiem, że to nie jest idealny tak naprawdę, ale jest z tej lepszej półki niż gorszej i w sumie jego mam prawie od początku, bo pierwsze chyba 2 czy 3 filmy powstawało w ogóle na mikrofonie z laptopa, nie? To w ogóle jakość audio tam była tragiczna. Później była ta kamerka taka nakładana jakby tutaj na monitor, no a teraz już od tego tygodnia niecałego jest lustrzanka podpięte normalnie na statywie, który jest tutaj przykręcony, mam oświetlenie z góry, jeszcze będę kolejne oświetlenie gdzieś sobie z tyłu próbował zakupić, żeby na green screena jeszcze bardziej tutaj doświetlało tył, żeby tutaj nie było na końcówkach ciała jakichś takich cięć, tylko żeby to było gładkie przejście. No plus współpracuję z grafikiem i faktycznie jeżeli mam jakieś nowe serie, tak jak na przykład poranek z kryptą, to grafik mi przygotowuje te grafiki jakieś tam do jakichś większych filmów. Jak wiedziałem na przykład, że film Dlaczego i kiedy pęknie bańka na krypto, no, sądziłem, że on zrobi po prostu dużą oglądalność i faktycznie jest rekordowym filmem u mnie na kanale, to też go poprosiłem po prostu, żeby oczywiście taką miniaturkę przygotował, normalnie oczywiście odpłatnie, no bo to już są rzeczy, za które trzeba płacić oczywiście. Za ten rozwój. Ten sprzęt się sam nie kupuje, sam się nie bierze z siebie, nikt nam go nie daje, tylko trzeba normalnie wyłożyć kasę i tyle. No, głupi statyw, jaki chociażby tu kupiłem, on jest naprawdę taki mega porządny i może to utrzymać chyba z 10 kg taki przypięty do ten, no to koszt niecałych 300 zł. Ale jego można w różnych płaszczyznach, wysokość tutaj zginąć, tu zginąć, tutaj można przesuwać, jakbym chciał na sliderze tak puścić aparat, to też mogę, więc no to wszystko po prostu kosztuje i ten progres jest ważny, żeby go robić. Przynajmniej dla mnie jest to ważne, żeby robić, bo mi też się ogląda lepiej taki kanał, który faktycznie to wizualnie lepiej prezentuje niż tak jak mówisz. Przeglądarka tylko bez twarzy, bez niczego, albo z telefonu już w ogóle to tak... No, nie. Jak to chcę, nie? Mi na tym zależy, żeby to lepiej wyglądało. Ale słuchaj, ja też przecież nagrywam z telefonu, bo pokazując aplikację na telefonie też czasami kupiłem sobie do tego oprogramowanie. Nawet mam dospasowaną do tego grafikę nie tak dawno, bo jeszcze niektóre serie po latach są dopiero upgrade'owane, bo to są wszystko koszty. Ludzie nie rozumieją, że za to, żeby nagrywać na YouTubie zasadniczo, jak masz laptopa, to nie potrzebujesz niczego. Możesz nagrywać kamerką z laptopa, przy użyciu mikrofona laptopowego, obrabiać to w jakimś tam movie makerze, który jest darmowy, czy ściągnąć sobie nawet DaVinci Resolve i tak dalej. Możesz robić to całkowicie bez żadnych inwestycji poza swoim czasem, ale żeby wejść na ten poziom wyżej, to jest oczywiście już inwestycja, to już jest grafika, to już jest post-processing, to już jest lepsza kamera, która też potrafi kosztować. to są różnego rodzaju, to co powiedziałaś, mikrofon, statyw. Te mikrofony oczywiście przy tych inwestycjach nie są jakieś tam nie wiadomo jakie. Mikrofony nie są tak. Bo dobry mikrofon, te Blue Yeti czy coś, to jest koszta z kilkuset złotych, 500, tak. 600, 700 tak naprawdę. No to nie jest majątek, ale wydaje mi się, że najważniejszym czynnikiem, który kosztuje nas najwięcej, to jest czas. Tak. Ile trzeba na to wszystko poświęcić. Tak, ludzie nie rozumieją tego, że żeby nagrywać na YouTubie, to trzeba poświęcać swój czas. I to nie polega na tym, że ty sobie, jak ty będziesz, no słuchaj, no, bardzo podobnie podchodzimy, ja mówię to prawie jak bliźniacze kanały, bo też jesteśmy często, robimy bardzo różny content, bo to, co ja mówię, właśnie tak jakbym zawsze ktoś mi mówi, to tutaj wskocz do Kamila, bo ja wiem, że na twoim kanale jest różnorodność. Nie zamykasz się tylko na newsy, nie zamykasz się tylko na jeden temat. To nie jest tak, że jak coś ci zabierze się z kanału, to już kanału nie ma, albo prawie mało, na nim nic nie ma. No oczywiście, wiadomo, u ciebie jest więcej DeFi, u mnie jest, można powiedzieć, więcej jakichś tam testów sprzętu, tego typu rzeczy, tak? No, newsy... z czym się tam specjalizuje trochę bardziej. Nie? Oczywiście, no trudno, żebyśmy jedni drugich klonowali i to jest fajne. A z kolei, jak ktoś chce wiedzieć, żeby wskoczyć na kolejny już next level ponad nami, tak? No to jest już oczywiście obróbka dźwięku profesjonalna, a to kosztuje dużo pieniędzy. To jest studnio ustawione, bo no, mamy to wyglądające bardzo profesjonalnie, ale w porównaniu do telewizji to jest jeszcze szopa, gdzie... Parę brakuje do tego tak, wszystkiego. Gdzie to jest mikser przede wszystkim dźwięku, który potrafi kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych, który w czasie rzeczywistym pewne rzeczy usuwa i tak dalej, no ale wiadomo, to wszystko jest kiedyś, a my też podchodzimy do tego, że póki jesteśmy w sobie w stanie sami robić, no mamy, ty już masz do pomocy człowieka, ja mam człowieka do pomocy, to nie znaczy, że on będzie nagrywał za mnie filmy, chociaż ja nie ukrywam, że ja mam w planach panią prezenterkę, żeby... No, tam na podtlenajcie coś było napisane. No. Nie, oczywiście. No, przy takich kanałach ludziom się wydaje, że to 20 tysięcy, co to jest w sumie, nie? U ciebie tam już blisko 30. Natomiast jest to taka branża, gdzie tutaj jakby firmy, które się z wami kontaktują, społeczność, która ma naprawdę tysiące pytań. Jeżeli chcecie na te pytania faktycznie odpowiadać, bo ja wiem, że jest wiele kanałów tych większych, gdzie mają totalnie w dupie za przeproszeniem swoich odbiorców i nie odpisują wam ani na komentarze, ani na wiadomości, ani tam, nie wiem, nie prowadzą żadnych mediów społecznościowych, gdzie tam w ogóle mają jakąkolwiek interakcję z wami. Interakcją jest to, że wam coś sprzedadzą w gruncie rzeczy i może tam coś wtedy napiszą. My staramy się tutaj być blisko z widzami, chociażby organizowanie spotkań przez ciebie. Ja też już zacząłem, no i szybko się skończyło niestety przez COVID, ale oczywiście to wróci. No to jest ten czas poświęcony darmowy, który tak naprawdę nic nam nie daje, bo takie zorganizowanie spotkania u ciebie, no nikt ci za to nie płaci, nie dostajesz wynagrodzenia za to, wiesz, nie masz sponsorów, którzy powiedzmy salę ci opłacą, żarcie dla ludzi, czy tam piwko tak samo i fajnie, nie, ale jakby no, nic z tego nie masz, musisz to przygotować, musisz podzwonić po ludziach, wiesz, ogarnąć salę, poświęcić swój czas i tak dalej, no, tego nie widać po prostu. Z drugiej jednak strony ja uważam, że ta droga, którą wybraliśmy jest dużo, dużo lepsza, ponieważ... Ty budujesz pewną społeczność, ona jest zdecydowanie dłuższa, ale ten cel na końcu moim zdaniem jest dużo większy, ponieważ taka osoba, z którą ty masz osobisty kontakt, która napisze do ciebie, a ty jej odpowiesz, nie olejesz albo nie wystawisz rachunku, proszę, tutaj jest grupa, za którą trzeba zapłacić, wtedy ktoś ci odpisze, niekoniecznie ja. Wręcz doszło do tego, bo ten kanał mój, tak jak powiedziałeś, zbliża się do 30 tysięcy. I cały czas ja jestem w interakcji z ludźmi. Ja zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma tyle czasu na prowadzenie kanału, kto nie jest full time w krypto jak ja, ty jesteś full time w krypto, no tutaj trochę jest inaczej, żeby wszystkim odpisywać. Ludzie są zaskoczeni, że w ogóle dostali, bo napisał do 4 kanałów w jakimś temacie, nikt mu nie odpowiedział, jestem pierwszą osobą, która mu odpisała, ale moim zdaniem to jest lepsze długofalowo, bo ty budujesz pewne relacje międzyludzkie i ten człowiek, on przekaże 10 innym osobom, że ty mu pomogłeś i masz potencjalnych, bo on wie, że ty mu pomogłeś i on śmiało będzie cię dużo bardziej polecał niż jakiegoś gościa, który się coś tam w internecie nagrywa, ale jak jest problem, to na niego w ogóle nie można liczyć. Ja dostałem dzisiaj na Twitterze taki komentarz, że fajnie, że to co robisz, bo tam były gratulacje na temat 20 tysięcy subskrypcji, polecam cię wszystkim znajomym, którzy się pytają o krypto. No i to jest ta, wiesz, ten marketing szeptany taki, który faktycznie coś daje. Ja od zawsze we wszystkim, co robię, powtarzam sobie jedną rzecz. Robię to tak, że jeżeli spotkam taką osobę na ulicy, to żeby mi, wiesz, popatrzyła w twarz, normalnie powiedziała, cześć, super, co robisz, a nie napluła w twarz. Oczywiście. Wiele osób teraz miałoby problem po prostu, żeby się pokazać na ulicy, bo naganiali na jakieś dziadostwo i ludzie stracili po prostu przez nich kasę. Nie? Taką mam dywizję w tej pracy, jest ona wolniejsza, jest ona cięższa, przynosi może mniej efektów finansowych, chociaż oczywiście na to w kryptowalutach nie narzekam. Natomiast jest na pewno drogą taką bardziej wytrwałą, nie? Trzeba faktycznie więcej czasu poświęcić na to wszystko. I tutaj pojawi się portfolio Kamila, tutaj wiecie, dostęp będzie zamazany, dostęp tylko tam trzeba przelać, także ten. Przechodząc sobie dalej, jak myślisz, bo tak, przede wszystkim na pewno widzisz to, co się dzieje w tej chwili na rynku. Ja osobiście jestem przerażony, może poziom to złe określenie, ale tym, jak osoby nowe wchodzące na rynek kryptowalut są niecierpliwe i przede wszystkim jak źle postrzegają ten rynek kryptowalut, im się wydaje naprawdę, że one 100 zł zainwestują i to już rozwiąże wszystkie problemy i będzie wolność finansowa za miesiąc. Tak, to zacznijmy od tego, że wchodzą nowe osoby, inwestują całkowicie bez wiedzy. I to już nieważne tak naprawdę, ile tych pieniędzy inwestują. Czy inwestują 100 zł, 200 zł, czy jak taki mój kochany widz ostatnich poranków z krypto, pan Paweł, bez nazwiska tutaj, który zainwestował no grubo ponad chyba 150 000 złotych. No i tak naprawdę przyszła pierwsza korekta, bo oczywiście gdzieś tam kupił blisko szczytów, no i panika, i straszna panika, bo po prostu wiedza, którą posiadał, jakby blokowała go, te emocje, które też łączyły się z tą korektą, jakby blokowały go przed tym, że on nie wiedział, co on ma zrobić, czy on ma sprzedać na stracie, wyjść z tego, czy to odbije, czy nie odbije. I pytał się co 3 sekundy tak naprawdę ludzi, a co teraz, bo poszło $50 do góry, a zaraz w dół $100, nie? No i panika, no i niestety, no widać więcej ludzi takich, którzy wchodzą całkowicie bez wiedzy, bo się dowiedzieli gdzieś przed chwilą o kryptowalutach, a jak my sobie tutaj zawsze prywatnie mówimy, tydzień temu dowiedzieli się, jak się włącza komputer, a teraz inwestują w kryptowaluty. Z dźwignią. A to już w ogóle. Ja byłem wczoraj, znaczy kolega był wczoraj w kantorze i mi opowiadał właśnie, że no, nawet do kantoru ludzie przychodzą wypłacać czy wpłacać pieniądze i zadają takie pytania, no właśnie jak chociażby tamta pani, czy da się bitcoina zamienić na giełdzie na inną walutę? No kurde, no jeżeli chcemy inwestować i to jeszcze w tak ciężki rynek, bo wydaje mi się, z punktu widzenia takiej przeciętnej osoby, która nie miała nigdy nic wspólnego z rynkiem finansowym, że inwestycja na giełdzie może być łatwiejsza niż inwestycja w kryptowaluty. Po pierwsze, tam mamy brokerów, którzy powiedzmy coś nam pomogą. Oczywiście chociażby jak się zalogować, jak postawić transakcje i tak dalej. To, że nie pomogą nam zarobić, to już inna sprawa, bo oni zarabiają z naszych prowizji oczywiście. Natomiast no, jeżeli chodzi o same giełdy kryptowalut, to ten poziom wejścia jest trochę cięższy. Jak ty później przy wypłacie chociażby z Binance'a dostajesz informację, a z której sieci chcesz wypłacić bitcoina i masz 8 sieci, a ty mówisz, no ja bitcoina chcę wypłacić, proszę pana. To wybieram tam, gdzie taniej. Tak, a później pieniądze się gubią niestety, nie? Świeży, no, bo tu nie ma tej wiedzy, świeży temat, zresztą rozgłosiłem to w Binance'ie, że oni powinni, jeżeli wypłacasz, nie wiem, przykładowo Ethereum po innej sieci niż Ethereum, to powinno dosłownie wywalić się czerwone okienko, korzystasz z innej sieci niż natywna sieć tej kryptowaluty. Czy chcesz, żeby coś takiego było, nie? Nie, tam jest tylko taki napis, dlaczego, nie? Ale są jakieś takie napisy właśnie, no. Są jakieś, ale to jest takie małe, wiesz, a to jak nie zobaczysz na cały ekran takiego czerwonego okna, że korzystasz z innej sieci i upewnij się, że portfel po drugiej stronie obsługuje. Wczoraj pomagałem człowiekowi, całe szczęście bardzo kumaty jest. Naprawdę, ja mu tylko takie 2 cegiełki włożyłem i on sobie poradził, bo mu powiedziałem, słuchaj, importuj sobie z Exodusa klucz prywatny do MetaMaska, dodaj Binance Smart Chain, na kanale Encyklopedia Kryptowalut masz instrukcję. Szybciutko sobie człowiek poradził, pyk, dosłownie zabrakło mu jakiś, token Ethereum na sieci Binance Smart Chain jeszcze. No to ja pewnemu tutaj widzowi pomagałem chyba 3 tygodnie temu z tym samym problemem i odzyskaliśmy mu no tam grubo ponad 30 Ethereum. No to już jest naprawdę sporo. No to już jest teraz, to już jest 60, no tam licząc po 2, to jest $60 000. To już jest no właśnie i też odzyskaliśmy w taki sposób, no ale jakby tego nie znajdziecie nigdzie, no takiej wiedzy jakby ciężko wyszukać, a w ogóle hasło wpisać, jak ja mogę coś takiego odzyskać. Bardzo wiele osób myśli, że to już jest utracone, nie? Tak. No i w wielu przypadkach jest. Akurat tutaj Ethereum Binance Smart Chain to się da odzyskać, no ale jak wyślecie, nie wiem, bitcoina na adres sieci, nie wiem, XEMA, jakąś inną walutę, to nie odzyskacie tego. Jeżeli wam portfel w ogóle taką transakcję puści, to już jest inna rzecz, nie? Ja powiem ci szczerze, ja w trakcie mojej przygody, tak jak kiedyś byłem takim hardkorowym kryptowalutowcem i uważałem, że każdy powinien mieć bezpieczeństwo za siebie, SID-a swojego i tak dalej, to widząc początkujących użytkowników wchodzących, ja doceniłem usługi, takie portfele, jak ma na przykład Crypto.com, kastodialny portfel, gdzie jeżeli masz swojego maila, przechodzisz KYC, to nawet jak coś zapomnisz, to jesteś w stanie to w jakiś sposób odzyskać, bo najgorszą rzeczą jest to, że ktoś instaluje sobie aplikację, która jest non-kastodialna, nie zapisuje sobie seeda, bo po co. I później nagle się okazało, świeży temat też z grupy, z Kryptonarodu, z Telegrama, nie zapisałem sobie seeda, a hasło zapomniałam. No i teraz ja mówię, no słuchaj, no jeżeli nie masz seeda, no to przepraszam, to jest podstawowa sprawa, gdzie wszyscy o tym mówią, że to jest seed i to jest to, o czym wspomniałeś, ten próg wejścia, bo jeżeli sobie zakładasz aplikację u brokera, czy jakąś tam maklerską banku i tak dalej, no nawet jak wszystko zapomnisz, coś popsujesz, to dzwonisz do banku i mówisz, słuchajcie, ja tu zgubiłam dostęp, oni cię zweryfikują telefonicznie, wszystko fajnie. Wysłałam pieniądze nie tam, gdzie trzeba. No to jakieś mogą być opłaty, co cofną. W kryptowalutach ja też osobiście miałem takie pytania. Mike, słuchaj, tu na ten adres przypadkowo wysłałem, ty, a możesz sprawdzić, kto to jest? Ja mówię, oczywiście, ja mam całą bazę danych z telefonami i z nazwiskami wszystkich posiadaczy Bitcoina. Już ci wysyłam, dzwoń do niego, niech ci odda kasę. No, więc to... Wolność? Nie, tego nie odzyskasz. No, nie. Odzyskaliśmy raz, pewnej osobie tutaj odzyskaliśmy, case był taki, że wysłała pieniądze na MetaMaska i tamta osoba jej tą kasę chciała odesłać na portfel, z którego dostała. Aczkolwiek wysłała ona z portfela giełdowego. Giełdy bardzo często grupują transakcje w jednym gdzieś tam portfele, hot wallety i z tego wysyłają, żeby mieli taniej. I tak naprawdę ta transakcja nie cofnęła się do tej osoby, tylko na główny portfel danej giełdy. No i tutaj w porozumieniu z supportem, przedstawieniu wszystkich transakcji, że takie transakcje były, że to my jesteśmy właścicielami tych portfeli i tak dalej, udało się bezprowizyjnie tak naprawdę odzyskać te środki akurat na giełdzie Crypto.com. No tu był plus taki, że ja tam gdzieś zareagowałem od zaplecza, no bo jednak współpracujemy z tą platformą i udało się to szybciej gdzieś tam naprawić ten błąd. No ale jeżeli by to była giełda, po pierwsze jakaś tam, nie wiem, krzak, po drugie, nie byłaby to giełda, tylko jakiś tam po prostu błąd w portfelu, nie wiem, zamiast jedynki, dwójkę na końcu człowiek wpisze, to kasa przepadła, no tutaj się tego nie odzyska, po prostu koniec i kropka. Zgadza się, trzeba mieć świadomość tego, że wszystkie możliwe portfele Bitcoina w sieci istnieją, jeżeli wpiszemy sobie adres Bitcoina, to my wyślemy, to nie jest tak, że ktoś jeszcze konta nie założył, mamy 2 do 256 kluczy prywatnych, do tego są adresy przypisane, ale to nie znaczy, że my je możemy wysłać do dowolnego, wymyślonego adresu, który będzie poprawny, tak? No możemy wysłać i co? I później się okaże, że nikt do tego nie ma dostępu, no stąd się wzięło kilka milionów straconych bitcoinów, do których ludzie nie mają dostępu. Dokładnie. Słuchaj, a teraz tak, kolejna ciekawa sytuacja, bo miałeś takie przygody, czyli bardzo popularny temat, a mianowicie hejt w sieci, bo ja pomijam, ja oddzielam bardzo grubą kreską hejt od krytyki, bo to, że ktoś mi powie, że jestem brzydki i gruby, to nie ma się za co obrażać, bo piękno jest subiektywne, mogę się komuś nie podobać, to, że jestem gruby, to jest fakt i to nie ma co się obrażać, ale część oczywiście twórców tych takich nowych, to tam uważa, że nie ma prawa do żadnej krytyki, bo każda krytyka jest hejtem, no ale mówimy o takim klasycznym hejcie. Na pewno się z tym spotkałeś, jak do tego podchodzisz, bo ja nie ukrywam, że ja przez jakiś czas miałem duży problem, żeby nauczyć się, żeby z tym człowiekiem nie wchodzić w polemikę, bo to jest jak granie w szachy z gołębiem. Znaczy to tak jak mówisz, trzeba odróżnić kilka kwestii. Krytyka konstruktywna, spoko. Mówię jakiś tam temat, nie wiem, jakiś news, czegoś nie doczytam, okazało się, że to jednak tak nie było, bo już godzinę później zmienili tą informację, a ja ją miałem taką w danym momencie, tak ją przekazałem, no i ktoś zgłasza informację w komentarzu, że jest błąd, Kamil, to nieprawda, bo coś tam. Spoko, mogą się pomylić, dziękuję bardzo, że innych ludzi tutaj poinformowałeś o tym i zdarza mi się w następnym filmie po prostu tą informację naprostować. Z takim hejtem, takim... że o gruby, nie wiem, jakiś taki, siaki, no nie wiem, no były jakieś takie przypadki, ja wiem, że nie mam na przykład perfekcyjnej dykcji, daleko mi do tego i zdarzy mi się, jak jestem w takim natłoku informacji, gdzieś tam właśnie włącza mi się ta część ekstrawertyczna i tak szybko mówię i gadam, no to faktycznie gdzieś tam mogę po pierwsze, że mówić trochę niewyraźniej, po drugie, jak tam ostatnio ktoś się tam czepiał, zamiast kupować, mówiłem kupywać parę razy, no dobra, no takie pierdoły się zdarzają, ale jakby to mam totalnie gdzieś. A taki hejt ordynarny w moją stronę zdarzył się kilkukrotnie, ale albo ta osoba, no to było aż tak głupie, że aż niemożliwe i nie było sensu tej osobie odpisywać, albo odpisywałem dziękuję bardzo za obecność, pozdrawiam i tyle, nie? Raczej nie staram się wchodzić z takimi ludźmi w polemikę, bo niektórym po prostu nie przetłumaczysz. Najczęściej, jeżeli ktoś tam uważa, nie wiem, ja ostatnio tam wspominałem kilkukrotnie, że uważam, że takie waluty jak Litecoin, Stellar, EOS i tak dalej, nazwałem je trupem. Trup z poprzedniej bańki. Oj, dobrze. Dla mnie to ja to wytłumaczyłem, dokładnie wytłumaczyłem, że dla mnie po prostu ok, te waluty są, na nich pewnie zarobicie, jeżeli hossa przyjdzie, pewnie zarobicie 100, 200, 300%, jeżeli to się powtórzy tak jak w ostatnich tam 4 latach. Natomiast na takiej Polce DOT, Uniswapie, Chainlinku i tak dalej zarobicie jeszcze 1 zero więcej. Jest taka sytuacja, bo jest na to hype, jest na to marketing i jakby tak ten rynek działa. No to od razu tam, wiesz, polały się od paru teksty. A co ty mówisz? Litecoin taki super projekt, tak zajebiście śmiga. Ja mówię, ja wiem, że on działa. Jest bardzo tani, szybki, obsługuje go wiele platform i tak dalej. Ja mówię tylko pod względem spekulacyjnym. No i no nie przetłumaczysz takim osobom. No choćbyś, wiesz, usiadł z nim przy stole i tłumaczył swoje argumenty, to niektórzy nie chcą ich po prostu zrozumieć. Nie? No więc bywają takie przypadki. Ja jako sposób radzenia sobie z tym wprowadziłem wojowników klawiatury. Autorskie określenie, bo nie spotkałem się wcześniej z tym. Tak, na Discordzie tam niektóre naprawdę, jak się poczyta, to nie dość, że jest to pisane łamaną polszczyzną, gdzie zasady ortograficzne były obce. Dodatkowo czasami nie do końca wiadomo, o co chodzi, bo to czasami zrozumieć jest ciężko, co temu autorowi, co autor miał na myśli. Ja no, bardziej ekspresyjnie mam tutaj taki charakter typowo ekstrawertyczny, więc bardziej ekspresyjnie podchodzę do tego, więc przez co gdzieś tam więcej zbieram. No a tobie brakuje tylko po prostu, że no XRP już mówiłeś, że nie lubisz, nie tego. Jeszcze żebyś tam Chainlinka trochę pokrytykował, Bitcoina SV i jeszcze Liska do kompletu. O, jeszcze jakbyś smartki skrytykował. O! Zdarzyło mi się to zrobić, że mi tam jakieś rzeczy nie spodobały, nie? To jesteś... No, to akurat ten projekt... Może zostawmy naprawdę, bo o religiach i kryptowalutach rozmawiajmy sobie po prostu na uwagę krypto. Na uwagę krypto może to być temat tworzenie religii wokół danych kryptowalut i to jest temat rzeka naprawdę i o tym możemy nagrać osobny odcinek, także już mamy pomysł po prostu. No, bardzo dobry temat. Nagranie. Z hejtem takim do wojowników klawiatury, ja cię nie wiem, czy nie wysyłałem ci nawet zdjęcia z tego, jak pan mi jakiś czas temu, chyba z tydzień temu powiedział, kim ty dzieciaczku jesteś, co ty zarobiłeś 4 lata temu i pewnie u rodziców w piwnicy siedzę. Bo wiesz, to cegły z tyłu, że siedzę u rodziców w piwnicy, nie? Jakby no... Nie no, widać. Siedzę w piwnicy, słuchaj, w jakiej piwnicy? Przy garażu siedzi, no. Nawet nie stać się na piwnicę, przy garażu siedzisz gdzieś tam, no. No poczekaj. No to jest green screen, to jest ta właśnie postprodukcja, nie? To jest zielony materiał tutaj, który jest przyczepiony do ściany, też opłacony, też to kilkaset złotych kosztowało, no i to jest właśnie ten wkład nasz większy w budowanie tych kanałów. Ja już się przyzwyczaiłem do tego, że są ludzie, którzy wiedzą lepiej i po prostu nie ma sensu z nimi w ogóle dyskutować. Nie ma najmniejszego sensu, bo tutaj... A ja jeszcze mam taki charakter, że ja lubię poruszać tematy polityczne, a to w Polsce jest idealny, woda na młyn do napierdzielanki, także dobra, zostawiając ten temat, budowanie społeczności, jesteśmy wspólnie w Kryptonarodzie. No i dobra, rynek, proszę pana. To czy to już jest bańka pękła, koniec, czy jednak idziemy dalej? Ja dzisiaj na live właśnie rano mówiłem, że jakiś gościu Bitcoin, coś tam się nazywa, Bitcoin Music, nie wiem, na Twitterze, bardzo pocisnął kryptoberbowi. Bardzo go tam zhejtował i mówi, no zobaczymy moonboyu Bitcoina, widzimy się za parę tygodni na $20,000 za Bitcoina. Bo teraz według tej osoby jest double top się wykreował, czyli podwójny szczyt, tak jak mieliśmy w 2017, czyli było 20, korekta szybka, ja tam nie pamiętam, do 10, 12 i później była podbitka do 17, drugi szczyt, no i potem już był bear market. No nie? Ale wiesz co, tylko wejdę, zaraz to dokończysz, no ale wtedy, tak jak powiedziałeś, było 20... I było 17, to jednak różnica, to jest ponad 10% różnicy, 15% różnicy, a tutaj myśmy doszli no w okolice ATH, zabrakło $100, więc no... No nie, po pierwsze wiesz, no nie widać dalej na Bitcoin Treasuries, żeby się wyprzedawały instytucje. Słyszymy cały czas informacje o zakupach. Nie ma tej, według mnie, ja to pokazywałem na jednym wykresie, nie ma teraz jeszcze tyle tej ulicy, choćby nam się wydawało, że tej ulicy jest tyle, ale wykres pokazuje, że to zakupy w Bitcoinie są dokonywane w większości po prostu teraz przez inwestorów instytucjonalnych. Ta kasa przez nich jest w większości pompowana, a nie przez ulicę. Mnie to z jednej strony jakby, no, nie żebym czuł się dumny i z nas czuł się dumny, że jednak ludzie kupowali jakby taniej, a teraz raczej realizują zyski, chociaż o tym trąbimy cały czas. Może coś w tym jest, może na pewną część osób oczywiście wpłynęliśmy, ale mamy tutaj, że tak powiem, bardzo ograniczone globalnie zasięgi. Ale no dobrze, że tak jednak ludzie robią, ale ja przynajmniej osobiście nie wierzę, że to jest szczyt. Wydaje mi się, że będzie jeszcze jedno podbicie 75-80 tysięcy, wtedy będzie kolejna korekta i wtedy się będę zastanawiał, czy to jest szczyt, czy nie. Ja nie do końca wierzę w te $100 000. Nie zdziwiłbym się, to powtarzam, że nie zdziwiłbym się, gdyby było. Natomiast wydaje mi się, że rynek zawsze próbuje nas zaskoczyć. Ci duży gracze zawsze próbują nas zaskoczyć i zrobić trochę inaczej niż większość myśli. Jak XRP miał rozprawę, XRP miał airdrop i wtedy wszyscy się ustawiali na shorta. Był faktycznie spadek, ale to był spadek 3-minutowy i potem nagle świeca do góry. I wszyscy, co grali na spadki, zostali wycięci praktycznie w 3 minuty, nie? Po tej całej operacji. A tutaj mówimy o jednej kryptowalucie, a tutaj będziemy mówili o całym rynku za parę miesięcy, który może pęknąć, więc nie zdziwiłbym się, gdyby coś nam tutaj znowu nowego zaproponowali i jakoś inaczej nas próbowali ograć, bo to jest gra po prostu finansowa i tak to trzeba wszystko traktować, ten rynek. Powiem Ci w ten sposób. Spojrzałem właśnie na Grayscale. No to faktycznie ludzie patrzą na to, w ciągu 7 dni Grayscale sprzedał około 250 bitcoinów. Tak, tam były minimalne. No ale w ciągu 30 dni oni mają prawie 6000 zakupionych i wczoraj przecież była informacja, że chyba ten Digital Currency Group, oni chcą kupić za 200, złożyli, bo takie firmy muszą składać, oni chcą kupić akcji Grayscale'a bitcoinowych za 200 milionów, czy 200, czy 200 chyba, albo 250, już nie pamiętam. Wiesz, to jest kwestia... bo to są dwa scenariusze, albo faktycznie 4-letnie cykle Bitcoina, no ale rynek też porusza się cyklami, zobacz, COVID wydało się, że będzie Armagedon, a po COVIDzie pompują akcje, co chwilę S&P 500 robi nowe ATH. Stimulus został wczoraj przyklepany w ogóle. Czy na przykład będziemy widzieli w tej chwili tak zwany supercykl, bo to jest też ciekawy temat do przeanalizowania. Czy wejdziemy pierwszy raz w historii w supercykl, chociaż może nie pierwszy raz w historii, bo po wojnie był taki okres też, gdzie to się tak poruszało. Gdzie wejdziemy... tej nowej tutaj historii, tej XX wieku. Tak naprawdę. Gdzie wejdziemy w supercykl Bitcoina i faktycznie, jeżeli zaczną wchodzić, a coraz więcej, ty też śledząc newsy widzisz, że coraz więcej firm wchodzi, kupuje. No przecież to nie są... Czy to są naprawdę idioci i kretyni, którzy chcą stracić pieniądze? Przecież jeżeli taka firma, która ma swoich akcjonariuszy, która ma radę nadzorczą, jakąś tam strukturę, jeżeli oni by wpakowali się w bitcoina po 50 parę tysięcy dolarów, bitcoin spadł do 20 czy do 30 tysięcy, utrata 50% kapitału, przecież oni wszyscy lecą na zbity pysk. Wiesz, to nie jest Janusz z 1000 złotych na koncie, to nie jestem ja, to nie jesteś ty, który stwierdziłeś, w sobie wypiłem tą łychę, kupię sobie dzisiaj bitcoina za 100, nie? Ja mam 10 tysięcy. Nie. No to są obrady ludzi po prostu, to są grube pieniądze, to zdecydowanie inaczej u nich wygląda i oni sobie nie mogą pozwolić na szybkie wejście, takie bez przemyślenia, jak tak samo na szybkie wyjście, bez żadnego tutaj planu większego. I ten super cykl, ja też ostatnio mówiłem, że jest taka ewentualność. Dlatego sam zastanawiałem się tutaj, czy jednak nie zmienię trochę podejścia do wyjścia z rynku krypto. Ja tam powtarzałem chyba kiedyś u Ciebie nawet na materiale, czy to uwaga krypto, chyba w czwórkę wtedy robiliśmy z Tomkiem i z Andrzejem, że mam zamiar pozbyć się wszystkich kryptowalut. Nie mówiłem, że wyjść do fiatów ze wszystkiego, ale pozbyć się całkowicie 100% kryptowalut i poczekać na korektę. Teraz zmieniam chyba trochę podejście, albo oczywiście to z czasem będzie się tak naprawdę klarowało, że nie wiem, czy nie zostawię sobie takiego bitcoina i Ethereum 10-20%, gdyby tak, i oczywiście bardzo duża część w stablecoinach, gdyby tak jednak tutaj super hosta miała nadejść, nie? Zgadza się. Chciałbym też na to być zabezpieczony tutaj, żeby tego bitcoina jednak trochę zostawić, a nie musisz go później skupować po $200 000. Bo może się okazać, że faktycznie, jeżeli dodruk będzie dalej leciał i będą bronić tego wszystkiego, a druga sprawa, ja też dopuszczam scenariusz, w którym może być sytuacja, że jak będzie krach na tradycyjnej giełdzie, że ta gospodarka zacznie się walić, to ludzie tym bardziej i firmy tym bardziej będą uciekać w kryptowaluty, bo dużo łatwiej jest kupić kryptowaluty i bitcoina niż te złoto i przetrzymywać. Bitcoina, no nie masz takiego ryzyka, że ci ktoś skonfiskuje, tak? A w złocie jest jednak dużo łatwiej, takie już rzeczy w historii się działy, więc to jest faktycznie dobre podejście, bo to tak jak ktoś kiedyś bitcoina mówi, nie wyprzedawa, jak kupiłeś i zarobiłeś już na tym grubo, to po co ty sprzedajesz 100% swojego portfolio? Zostaw sobie jakąś tam 10%, czy tak jak powiedziałeś, czy 20%, na którym już i tak, jak nawet odliczysz te 20%, to zrobisz, a później się może okazać, że jakiś tam, ja to dotyczy także, mówię, altów w szczególności, bo może się nagle okazać, że jakiś shitcoin, o którymś ty dawno zapomniałeś, on zrobił robotę i on ma wzrosty razy 100. No zobacz, przykład Uniswapa. To nie jest oczywiście jakiś tam shitcoin, bo Uniswap dalej działa, no ale... Największa giełda zdecentralizowana. Słuchaj, 400 Uni dawali, $1200, a teraz ile? 12 tysięcy było ponad. 12, tak. No. To nie trzeba było na to czekać 10 lat, parę miesięcy. Ale słuchaj, ja ostatnio, nie chcę mi się tam szukać, ja za dużo tych filmów mam. Ja nawet ostatnio, jak był ten airdrop, ja się nie załapałem, bo przy pierwszej transakcji Uniswapa ty mi pomagałeś. Ale ja mówiłem ludziom, nie sprzedawajcie tego wszystkiego. Przecież dostajecie pieniądze za darmo, co ci na chleb brakuje, dzieci musisz wyżywić. Zostaw sobie chociaż 1/4 tego wszystkiego. Jak ktoś by posłuchał, to ta 1/4 to jest teraz więcej warta niż to, co całość, która była wtedy. No, dokładnie. No, ale nawet jeżeli ktoś sprzedał, to nie ma co płakać, bo dostał darmowe pieniądze, po prostu. Nie? Oczywiście, że tak. A darmowe pieniądze i nie ma co tutaj się, wiesz, załamywać. Na przykład jedna osoba mi tak skomentowała na Discordzie: Kamil, kurde, bo ja sprzedałem tego Uniswapa, a teraz się źle z tym czuję. Ja mówię, z czym się źle czujesz? Że dostałeś kilka tysięcy darmowych pieniędzy? Weź sobie, kup za to, nie wiem, coś dobrego do jedzenia, zabierz swoją żonę, dziewczynę na kolację, nie wiem, pojedź sobie na jakiś weekendowy wyjazd i się ciesz tym, a nie. No i wtedy poczujesz, że jednak te pieniądze były faktycznie coś warte, bo dużo ludzi jak to dostało, a w kryptowalutach zdarzało się, że szło dostać kupę pieniędzy na przykład za airdropy właśnie takie, to nie czują, że ten pieniądz ma wartość. Oczywiście. Ja też ci powiem, że po tych kilku latach w krypto i po tym, jak wiem, jak ten pieniądz się kreuje w miarę na świecie, jak projekty tworzą, wiesz, swoje tokeny, jak chociażby Uniswap, dla mnie to był czysty dodruk pieniądza. Kapitalizacja tego projektu sięgnęła miliardów i projekt ma tam ileś tych tokenów i tak naprawdę oni sobie wytworzyli kupę pieniędzy dla siebie, to później tak patrzysz, że te 100 zł to ma wartość po prostu taką, że faktycznie może coś za to kupić, ale generacja tego pieniądza, wiesz, dla mnie to jest niesamowite, nie? Jak ten pieniądz tak naprawdę jest często nic nie warty, albo jak łatwo go wyprodukować, dostać czasem i tak dalej w tych kryptowalutach. A NFT w tej chwili? Dzisiaj znowu była jakaś sprzedaż, jak to nagrywamy, za 6,1 miliona, CryptoPunk kolejny, rekordowo, za 6,5 miliona. Nawet już nie chcę w ogóle tego tematu poruszać. 24 piksele. Tak, odnosząc się do tego pana, który tam płacze, że mój Uniswap, no to ja powiem w ten sposób. Ja dalej przeżywam to, że kiedyś z lenistwa w ulicy jednokierunkowej cofałem u kolegi dosyć szybko i nie zauważyłem, że w trakcie drogi, ja muszę kiedyś temu zdjęcie zrobić, bo myślę, że to będzie hit internetu, i były schody w trakcie drogi, normalnie bez żadnych tych, i przywaliłem tylnym kołem i złamałem amortyzator w samochodzie i do dzisiaj nie mogę sobie tego przeboleć. No ale pytanie, to już nic nie mogę zmienić. Ten samochód już dawno został sprzedany i pewnie zezłomowany. Ja do dzisiaj to pamiętam, więc to nie ma sensu przejmować się takimi rzeczami. Ja to mówię, nie płacz po zysku. To jest, zresztą będzie nawet taki jeden z wierszy, nie płacz po zysku, bo to jest problem. Dostałeś kasę, zarobiłeś, a ty jesteś nieszczęśliwy, że jeszcze zarobił. To jest bardzo duży problem, ale powiem ci, ja miałem to 4 lata temu, na jednym projekcie ja to opowiadałem na NIO, że przeżywałem coś takiego osobiście też. Też przeżywałem i rozumiem tych ludzi, natomiast każdy to musi, wydaje mi się, przeżyć na sobie po prostu, nie? Może tak. Sprzedajesz, cena ucieka i masz takie dziwne uczucia, wiesz, że kurde, po co sprzedałem i tak dalej. Tylko ja właśnie popełniłem ten błąd, to co ty mówiłeś, sprzedałem wtedy wszystko przy jednej cenie na raz. To był błąd. Tak. Teraz wiem, że tego bym nie popełnił. Tak, ja zawsze inaczej mówię, bym do tego podszedł. Tak, ustawiasz sobie. Wiesz co, ja w ogóle nawet mam nowe ewolucje tego przysłowia, a mianowicie trafiasz, ustawiasz sprzedaż, nie wszystkich, jakiejś tam części, trafiłeś. Ustawiasz sprzedaż razy 2 na przykład, znowu trafiłeś. Po trzecim takim trafieniu już i tak jesteś zarobiony, ja przestaję sprzedawać, bo jest potencjał, że to zrobię razy 20, razy 50. Jeżeli ty sobie kupiłeś za złotówkę, sprzedałeś za 2, za 4 i za 8, to może warto przestać to sprzedawać, bo za chwilę będzie 88, więc to jest takie... No, to wszystko zależy od zainwestowanych pieniędzy, nie? W dany projekt. Jak mówimy, wiesz, od 1000–2000 złotych, kilku tysiącach powiedzmy spoko, kilkunastu jeszcze ok, ale jak to nagle są setki tysięcy złotych, no to tak... To już coś zmienia wtedy, że sprzedasz to razy 2 albo nie sprzeda. Nie? Tak, to zgadza się. Dobra, słuchaj, ostatnie pytanie na dzisiaj, bo już tak żeśmy godzinę odcinka zrobili, a mianowicie plany, jakieś twoja wizja na dalsze prowadzenie kanału, czy masz jakieś nowe pomysły, no bo mamy studio, ja kiedyś, kurde, zrobię, jak już będziesz miał to wszystko ułożone, to zrobię wjazd na chatę. Muszę wyciszyć trochę tutaj, bo delikatnie słychać echo, bo to jest dość mały pokój. Próbowałem to wyciszyć, jeszcze nie działa to tak idealnie. Natomiast no, prawda jest taka, to jeszcze się za parę miesięcy osoby dowiedzą, że będzie kolejne studio w kolejnym mieszkaniu, także no takie plany zostawmy. Jeżeli chodzi o kanał, to na pewno dalej będę pracował nad rozwojem tego kanału. To, że zrobiłem to jakieś parę przeróbek wizualnych to jest jeden z etapów, ale to nie jest ostateczny krok na pewno. Po drugie, tak jak mówiłem, ten projekt, który w marcu ujrzy świat dzienny i ludzie będą tak tam faktycznie mogli zdobywać wiedzę, już mi tu parę osób w tym pomaga. No i głównym moim planem na zeszły rok przynajmniej było jeździć po wielu konferencjach. Chciałem i na świecie, i w Polsce jeździć po konferencjach, no i wiadomo jak to... Umawialiśmy się na Malta tak. Blockchain Summit przecież, mieliśmy jechać całą brygadą. No. Tak, mieliśmy na Maltę lecieć, tutaj wyjazdy były gdzieś do Azji, miałem lecieć, bo też miałem taką sposobność, no i niestety nic z tego nie wyszło. No zobaczymy jak w tym roku, no plus chciałem wystartować z cyklicznym organizowaniem spotkań tutaj na Śląsku, też z tego nic nie wyszło. No zobaczymy jak ten rok, czy na ten rok pozwoli się to robić, czy nie. Mam nadzieję, no bo ludzie po prostu pragną takich rzeczy, chętnych jest dużo, więc obyśmy mogli to robić. Ja myślę, że najszybciej w takim większym gronie, no nie licząc Kryptostoka, ale to masz daleko, to myślę, że się spotkamy na drugim spotkaniu Kryptonarodu, które planuję w wakacje, bo zakładam, że do wakacji z jakichś tam źródeł dochodzę do wniosku, że te szczepienia idą jak idą, ale jednak dojadą do takiego momentu, gdzie te wszystkie ograniczenia zostaną zdjęte i jak gdzieś planuję w województwie łódzkim, więc to zdecydowanie bliżej. No to już bliżej. Tak, to jest zdecydowanie bliżej, więc jakieś takie spotkanie społeczności, a myślę, że teraz trzeba będzie tu mocno ograniczać, bo jednak ta społeczność Kryptonarodu jest dosyć duża. Także myślę, że będzie fajne spotkanko. No i tak, no trzeba się rozwijać, trzeba się wspierać tutaj, ta społeczność. Część osób oczywiście i tak nas nie posłucha, wejdzie w topikasę i zrezygnuje z tego i powie, że kryptowaluta jest oszustwo, ale myślę, że dużo osób tych młodych, które wchodzą teraz, młodych w sensie nowych, zostanie już tutaj z nami. Oby tak było. No. A jak ktoś wtopi, no to jego pieniądze, cóż, miał źródła informacji, z których mógł czerpać wiedzę, nie chciał z tego skorzystać. Nikomu na siłę nic nie wciśniesz, nic nie powiesz, nic nie wytłumaczysz. Każdy się musi chyba sparzyć po prostu, żeby faktycznie potem zacząć się tej wiedzy doszukiwać tak naprawdę w internecie. Zgadza się. Kamilu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Bardzo fajna rozmowa. Myślę, że ludziom też się bardzo spodoba. Dokładnie. Dzięki bardzo, Mike, za zaproszenie. No i widzimy się w następnych materiałach, czy to u Ciebie, czy to u mnie z serii Uwaga Krypto. Oczywiście. Na razie, cześć. Cześć.